Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielu katolikom w Polsce Jan Paweł II może kojarzyć się z obroną tradycyjnej wizji, tradycyjnej definicji małżeństwa czy moralności małżeńskiej. Czy jednak to jest słuszna opinia? Czy nie można przypadkiem powiedzieć, że od Jana Pawła II rozpoczął się nowy zupełnie etap degradacji, niszczenia małżeństwa? Czy przypadkiem za czasów pontyfikatu Jana Pawła II nie zostały podjęte takie kroki i decyzje, które z czasem doprowadziły do dzisiejszego, chyba już zupełnie oczywistego kryzysu małżeństwa w naszej cywilizacji, w Kościele katolickim? Zapraszam. Skąd w ogóle taki pomysł? Czy przypadkiem w kontekście teraz papieża Franciszka, który chce, żeby kapłani błogosławili spontanicznie związki homoseksualne, czy w tym kontekście jakieś pretensje wobec Jana Pawła II są uzasadnione, czy nie jest to czepianie się szczegółów? Moim zdaniem to jest wracanie do źródeł, a nie czepianie się szczegółów. To znaczy wracanie do źródeł tych zatrutych idei, tych zatrutych źródeł, które wydają teraz te owoce, które widzimy. I uważam, że jak najbardziej w nauczaniu Jana Pawła II i nawet w prawie kanonicznym, będę tutaj korzystał z nowego prawa kanonicznego z roku 1983, prawa kanonicznego, które w dużej mierze jest dziełem pontyfikatu Jana Pawła II. Jednym z głównych zarzutów w ogóle wobec tego prawa jest zawarta w nim definicja małżeństwa. Ponoć jeden z księży, którzy do nas dołączyli, opowiadał, że nawet na wykładach, nawet współcześni kanoniści w ramach wykładów w seminariach trochę podśmiewują się z tej definicji małżeństwa, mając na myśli, że brzmi to bardziej jak poezja miłosna niż jak prawo. I to jest faktycznie dosyć dobry klucz do zrozumienia nowego prawa kanonicznego. Czasami widać, jakby było ono niepisane przez osoby, które myślą faktycznie prawniczo, tylko przez personalistów, którzy myślą przez pryzmat swojej zawirowanej filozofii i dlatego wpisują wierszyki zamiast kanonów do prawa kanonicznego. I trochę taką historię będziemy mieli właśnie w tym przypadku. Zacznę od postawienia wstępnej oskarżającej tezy wobec Jana Pawła II. Uważam, że pontyfikat papieża Polaka jest jedną z głównych przyczyn kryzysu demograficznego, jaki mamy. Skąd w ogóle taki pomysł? Bo to, że mamy kryzys demograficzny, to chyba nikogo nie powinno zaskakiwać. Podlinkuję na wszelki wypadek film z kanału Warsaw Enterprise Institute, który podaje dane liczbowe i statystyki. Myślę, że to widać na gołym okiem, ale jeśli ktoś ma wątpliwości, to sobie tam może obejrzeć. To podam tylko pod kątem liczb. Jest to moim zdaniem dobre źródło, jeśli kogoś liczby interesują. Zasadniczo Europa umiera. Jesteśmy jako całość i również jako Polska, całość Europy, w sensie poszczególne kraje w Europie, jak i tylko nasza ojczyzna, czyli tak, cywilizacja łacińska, kolebka cywilizacji łacińskiej, pomimo tego, że wiadomo, ta cywilizacja praktycznie już nie istnieje, to jest taka cywilizacja postłacińska, ale zasadniczo przedstawiciele cywilizacji postłacińskiej są w odwrocie. Wszystko na to wskazuje, że w przeciągu najbliższych pokoleń nie będzie wystarczającej liczby obywateli, czy to w Polsce, czy w innych krajach europejskich, żeby utrzymać funkcjonowanie państwa. To już tam kwestie, jak sobie z tym radzić, to są kwestie zupełnie inne, ale bez wątpienia ten fakt jest czymś, co należy stwierdzić i bez wątpienia należy szukać jego przyczyn. I bez wątpienia przyczyn można podać wiele. Natomiast ja odważę się tutaj oskarżyć posoborowy Kościół, odważę się tutaj oskarżyć posoborową hierarchię, włącznie z Janem Pawłem II i zapisami nowego prawa kanonicznego, że w dużej mierze to jest ich wina.
Dlaczego uważam, że można tak powiedzieć? Otóż, jeśli Kościół katolicki, który w latach 70., 80. Wciąż jeszcze odgrywa absolutnie pierwszorzędną rolę w kształtowaniu postaw, zachowań Europejczyków. Jeśli ten Kościół katolicki zmienia w tym czasie, w latach 70., 80. swoje nauczanie z nauczania, w którym rodzina była stawiana na piedestale i rodzina była pojmowana jako związek mężczyzny i kobiety, którego pierwszym celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, gdzie rodzina była postrzegana jako rodzaj ofiary. To znaczy, nie, że rodzina jest ofiarą, tylko że małżonkowie zawierający swój związek małżeński w ten sposób składają pewną ofiarę dla dobra przede wszystkim swojego potomstwa. Pierwszym celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, bo pierwszym celem w ogóle ludzkiej płciowości jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Po to jest cały układ rozrodczy, żeby ludzkość się rozmnażała. Po to istnieje związek małżeński, żeby regulować funkcjonowanie, używanie układu rozrodczego. Brzmi to drastycznie i biologicznie i będziemy wiele o tym mówili właśnie, dlaczego możemy sobie pozwolić na taki drastyczny prawniczo-biologiczny drastyczne prawniczo-biologiczne podejście do tej kwestii. Będziemy za chwilę to wszystko widzieli. Najpierw wrzucę trochę takich faktów, żeby nasi poeci, zwolennicy miłosnej poezji nowego prawa kanonicznego, żeby się trochę pooburzali. A później będę wyjaśniał dalej. A więc układ rozrodczy istnieje dla zrodzenia i wychowania potomstwa. Małżeństwo ma regulować właśnie używanie układu rozrodczego. Jest instytucją, która została w pierwszej linii stworzona do uporządkowania funkcjonowania ludzkiej płciowości. Bez wątpienia małżeństwo by nie istniało, gdyby ludzkość rozmnażała się w jakiś inny sposób. To znaczy istniałaby jakaś inna instytucja próbująca uregulować ten inny sposób rozmnażania. Gdyby ludzkość rozmnażała się przez pączkowanie, to byłaby inna moralność dotycząca pączkowania i dotycząca ewentualnie właśnie jakichś regulacji okołoprawnych i moralnych dotyczących tego sposobu rozmnażania. Natomiast małżeństwo jest instytucją wynikającą właśnie z tego sposobu rozmnażania się ludzkości. A więc Kościół tradycyjnie przedstawiał małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety zawarty w celu zrodzenia i wychowania potomstwa, wyraźnie podkreślając, że to jest pierwszy cel małżeństwa i wskazując na to, że ten związek ma być pomyślany jako ofiara. Ofiara dwojga małżonków dla dobra ich przyszłego potomstwa. Ich ofiara również dla dobra społeczeństwa. Ich ofiara dla dobra dusz tych dzieci. Ich ofiara dla dobra tych nowych mieszkańców nieba, których oni mają zrodzić i wychować. Ich ofiara dla dobra Kościoła, bo to będą właśnie nowi mieszkańcy nieba, potencjalnie nowi mieszkańcy nieba, to będą nowe dzieci Boże poprzez sakrament Chrztu Świętego. Tak to było pojmowane. I teraz z takim podejściem, to jest związek w pierwszej linii dla zrodzenia i wychowania potomstwa i rodzicom się to przedstawia jako ofiarę dla dobra dusz, społeczeństwa, państwa, Kościoła. Z takiego podejścia, gdy przechodzimy w nowe personalistyczne podejście, nową personalistyczną poezję miłosną Jana Pawła II, gdy Kościół przechodzi z tego podejścia do podejścia personalistycznego. A podejście personalistyczne to jest podejście, które kieruje się zawsze, fiksuje się zawsze na człowieku. To jest podejście, w którym nie realistycznie sprawdzamy, jak się rzeczy mają, tylko zawsze punktem wyjścia jest człowiek i jego potrzeby. I uwaga, to się może wydawać na początku nieszkodliwe, ale jeśli punktem wyjścia są ludzkie potrzeby, to naturalnie personalista będzie miał tendencję do tego, żeby małżeństwo przestać postrzegać jako właśnie jakąś taką ofiarę, jako taki wysiłek, układ, jako umowę, która jest w celu zrodzenia i wychowania potomstwa, która ma coś tych ludzi kosztować, tylko siłą rzeczy oczywiście będzie przesuwany akcent w drugą stronę na realizację
personalnych, osobowych potrzeb człowieka. I w tą stronę Kościół przechodzi. W latach 80., 70. teologia zmienia kolejność celów małżeństwa. Już nie jest pierwszym celem zrodzenie i wychowanie potomstwa, tylko pierwszym celem jest miłość i wzajemna pomoc. Już nie obowiązek i ofiara jest najważniejsza, tylko najważniejsza jest miłość i wzajemna pomoc. Już nie jest dobro społeczeństwa, dusz pierwszym celem, tylko moje potrzeby są pierwszym celem. Jeśli jedna z najbardziej wpływowych instytucji w tym czasie zmienia to, jak przedstawia sakrament małżeństwa. Przecież ta instytucja przygotowuje ludzi do małżeństwa. Jeśli ta instytucja zmienia w swoim prawodawstwie to, jak postrzega sakrament małżeństwa z tego wcześniej przedstawionego obrazu, z tej wcześniej przedstawionej wizji, na właśnie taką personalistyczną, to naprawdę nie ma co się dziwić, że dzieci będzie mniej. To nie ma co się dziwić, że związki małżeńskie będą nietrwałe. No bo jeśli ludzie wchodzą w ten związek uformowani przez tą posoborową hierarchię, przez poezję miłosną Jana Pawła II, bo tak nazywam kanony o małżeństwie w tym nowym prawie kanonicznym i w ogóle teologia małżeństwa Jana Pawła II to jest właśnie trochę taka poezja miłosna. A więc jeśli oni są ukształtowani przez tą poezję miłosną Jana Pawła II, to oni będą tam szukali swojego personalnego spełnienia, spełnienia swoich potrzeb, samorealizacji. A nie, będą szukali tam spełnienia swojego obowiązku. I jeśli tak będą nastawieni, tak kształtowani, tak formowani, to te małżeństwa będą się rozpadały, bo oczywiście będą kryzysy i moje personalne pragnienia nie są spełnione i nie czuję się zrealizowany. I dwa, dzieci nie będzie, bo dzieci przecież to jest wielka ofiara, żeby rodzina, gdy rodzina posiada piątkę, szóstkę, siódemkę dzieci, to jest przecież ogromna ofiara. I jeśli my kładziemy ludziom do głowy nieustannie, że najważniejsze, żebyś ty się zrealizował, żeby tam było fajnie, że twoje personalne potrzeby są tutaj najważniejsze, bo przecież jesteśmy takimi wielkimi personalistami. Jeśli my to ludziom kładziemy do głowy, to nie ma co się dziwić, że później 70% związków w Europie, tak upraszczam, ale to mniej więcej się to zgadza, się rozpada, a dzieci nie ma wcale, także Europa pustoszeje prawie albo prawie wcale. Oczywiście, że powody są też inne, ale to zjawisko tego kryzysu demograficznego bez wątpienia nie można pominąć przy szukaniu wyjaśnienia tego zjawiska, nie można pominąć tego, że jedna z najbardziej wpływowych instytucji w latach 70. i 80. XX wieku drastycznie zmieniła swoje podejście do małżeństwa z podkreślania wartości rodziny postrzeganej jako ofiara dla dobra potomstwa, dla dobra społeczeństwa i kościoła, zmiana na przedstawianie małżeństwa jako sposobu na realizację moich osobistych potrzeb. Gdy mówimy o tradycyjnym nauczaniu Kościoła w kwestiach małżeńskich, to bardzo często pojawia się ten zarzut, ale to jeśli celem małżeństwa jest tylko zrodzenie i wychowanie potomstwa, to coś tam, coś tam i coś tam. Nigdy nie mówiłem, że jest tylko zrodzenie i wychowanie potomstwa. Prawo kanoniczne to dosyć jasno prezentuje i to jest właśnie bardzo ważny element tego materiału, uzupełnienie tej wizji, jak Kościół małżeństwo postrzegał. Zacytuję tutaj z już tradycyjnego prawa kanonicznego z roku 1917. To znaczy będę tłumaczył to na żywo z łaciny, bo oczywiście stare prawo kanoniczne jest w języku łacińskim. Przepraszam. Pierwszy kanon dotyczący małżeństwa, kanon 1012, paragraf pierwszy. Pan nasz Jezus Chrystus podniósł do godności sakramentu sam kontrakt małżeński pomiędzy ochrzczonymi. I to jest piękne, precyzyjne, prawnicze sformułowanie, czym jest sakrament małżeństwa. Jest to kontrakt małżeński, a więc pewna umowa. Tylko tyle i aż tyle. I tak będzie sakrament małżeństwa, będzie podniesionym do godności sakramentu tą umową, tym kontraktem. To jest w ogóle piękna myśl, co jest materią, a co formą sakramentu małżeństwa. Jak w przypadku takiego kontraktu, jak w przypadku umowy,
I tu akurat nowe prawo kanoniczne później to też podobnie formułuje, jeśli chodzi o materię i formę. To znaczy, materią jest wzajemne złożenie sobie przysięgi małżonków, a formą wzajemne przyjęcie tej przysięgi przez małżonków. Piękna myśl. Tak jak w umowie, elementem materialnym, można by powiedzieć, jest treść umowy, i aspektem formalnym jest podpis, takie złożenie przysięgi i przyjęcie tej przysięgi. Kontrakt, umowa małżeńska zostaje podniesiona do godności sakramentu. I od razu w kanonie 1013, paragrafie pierwszym, pierwszym celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Drugim celem jest wzajemna pomoc i lekarstwo, pomoc, powiedzmy lekarstwo, to najbardziej precyzyjnie oddaje, pomoc, czy lekarstwo w odniesieniu do pożądliwości. A więc pierwszym celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, drugim wzajemna pomoc i lekarstwo w odniesieniu do pożądliwości. Co natomiast na ten temat powie nam nowe prawo kanoniczne? W paragrafie 1055 mamy naszą poezję Jana Pawła II, a więc małżeński fedus to jest przymierze tak naprawdę, tak należałoby to przetłumaczyć, małżeńskie przymierze, które polega, no przepraszam, trudniej się to tłumaczy, bo znowu jest to poezja, które polega na związku zjednoczenia całego życia mężczyzny i kobiety. I tutaj nawet właśnie ci nowocześni księża prawnicy zwracają uwagę, że to w ogóle nie jest prawo. To nie jest język prawny. Dlaczego? Dlatego, że prawo ma precyzować, prawo ma jasno określić, co jest czym. I jeśli prawo mówi, że związek małżeński, małżeńskie przymierze, bo to używane jest słowo fedus, tak jak to samo słowo, które jest używane w przypadku nowego przymierza i starego przymierza, małżeński testament, można by powiedzieć, nie, to już tak trochę żartuję, ale małżeńskie przymierze polega, jest ukonstytuowane przez całkowitą wspólnotę życia kobiety i mężczyzny. To ja nie wiem, czy zgodnie z tą definicją prawa, ja nie wiem, czy w duchu nowego prawa kanonicznego w ogóle istnieją jakieś małżeństwa na tym świecie. Bo jeśli my mamy tak weryfikować, tak, zgodnie z definicją prawa kanonicznego mamy weryfikować, czy coś jest małżeństwem, czy nie, że to przymierze ma być wspólnotą całego życia, to dosłownie jest przykład właśnie nie mój, tak, księdza, który wykłada prawo kanoniczne w jednym z polskich seminariów, sam podaje ten przykład. Czyli jeśli mąż interesuje się piłką nożną, a żona się nie interesuje piłką nożną, to już nie ma wspólnoty całego życia, zgodnie z prawem kanonicznym. Na zdrowy rozsądek od razu rozumiemy, że to trzeba tak rozumieć właśnie przez analogię, tylko że prawa się tak nie formułuje, że my musimy przez analogię rozumieć. Prawo, język prawniczy musi być językiem precyzyjnym i w momencie, w którym personaliści wpadają na pomysł, żeby wpisywać swoją poezję religijną, nie, przepraszam, to nie jest religijna poezja, poezję miłosną do prawa kanonicznego. W tym momencie wiedz, że coś się dzieje. Co mamy dalej w nowym prawie kanonicznym? To przymierze małżeńskie, które polega na pełnej wspólnocie życia, czyli już wiemy, że nie ma małżeństw obecnie na tym świecie. To przymierze naturalnie jest ukierunkowane na dobro małżonków i zrodzenie i wychowanie potomstwa. Mamy tutaj do czynienia ewidentnie z odwróceniem kolejności celów małżeństwa. Ten związek, to przymierze, jest naturalnie ukierunkowane na dobro małżonków i na zrodzenie i wychowanie potomstwa. To się może wydawać marginalne, ale nie jest marginalne. To jest to personalistyczne przesunięcie akcentów. Samo w sobie, oczywiście taki zapis sam w sobie nie doprowadziłby do kryzysu demograficznego. To nie działa tak, że zapiszemy w prawie kanonicznym i ludzie przestaną mieć dzieci. Ale ci ludzie, którzy tworzyli prawo kanoniczne, którzy je później akceptowali, Jan Paweł II właśnie, który przecież za tym wszystkim stał, przecież ci ludzie kształtowali później pokolenia kapłanów, później ci kapłani kształtowali
przez przygotowanie małżeńskie małżonków, ale wcześniej też przez katechezy i kazania kształtowali świadomość katolików. I w ich przekonaniu to ta pełna wspólnota życia, którą jest małżeństwo, jest ustawiona przede wszystkim dla dobra małżonków. Personalistyczne podejście nastawione na samorealizację. I jak się tak nastawiamy na tą samorealizację i tak się mają samorealizować i samorealizować i samorealizować, to może się okazać, że zabraknie czasu dla potomstwa, że zabraknie tego zrozumienia, że jest to coś absolutnie kluczowego, podstawowego, najważniejszego. Jeśli to ta samorealizacja jest tym pierwszym celem małżeństwa, to znaczy, że jeśli jest konflikt pomiędzy samorealizacją a potomstwem, to trzeba postawić na samorealizację. A zawsze będzie jakiś konflikt, przynajmniej w, powiedzmy, takim patologicznym podejściu człowieka po grzechu pierworodnym, bo w praktyce przez zrodzenie i wychowanie potomstwa jak najbardziej jest to, można powiedzieć, najwyższy albo przynajmniej jeden z najwyższych sposobów na samorealizację, to bez wątpienia. Tylko że jest to tak wymagający sposób, że wymaga on właśnie pewnej ofiary i łatwiej jest, jeśli jest wybór pomiędzy łatwiejszą samorealizacją w korporacji, czy tam w jakimś innym życiu zawodowym, czy tam takie wakacje i takie rzeczy. Jeśli człowiek zostaje postawiony przed takim wyborem i mu się przedstawia cały czas, że ta samorealizacja jest kluczowa, absolutnie, no to jest najważniejsze. I tylko wtedy warto mieć dzieci, jeśli właśnie stwierdzi, że to odpowiada twojej samorealizacji. Jeśli tak to się przedstawia w współczesnym kościele katolickim, to nie ma co się dziwić, że ludzie nie rozumieją, jak doniosłą rzeczą jest małżeństwo pojęte jako ofiara dwojga małżonków dla dobra ich potomstwa. No i teraz może się wydawać, że tak naprawdę to nowe prawo kanoniczne to przecież jest po prostu takie głębokie. To odchodzi tylko od takiego prawniczego mówienia o małżeństwie i właśnie wchodzi na taki mistyczny poziom. To jest takie doniosłe. A ja odpowiadam, że to nie jest doniosłe. To jest głupie. Widać to wyraźnie po skutkach. Dlaczego? Dlatego, że jeśli człowiek zamiast realistycznie oceniać rzeczywistość, jaka ona jest i oceniać, co do czego prowadzi, zaczyna stwierdzać sobie, że no to ja teraz w prawie zapiszę taką filozofię, przepraszam, nie filozofię, tylko taką poezję miłosną i to na pewno będzie dobre. Gdy człowiek to robi, siłą rzeczy musi to doprowadzić do jakiejś katastrofy. Prosta rzecz. To, co niby miało tak podnieść małżeństwo, że o, to taki wspólnota całego życia, jak to pięknie nie brzmi, doprowadziło w praktyce do tego, że małżeństwo w kościele straciło swoją nierozerwalność. Bo nie ma, to nie jest przypadek, że po Soborze Watykańskim II liczba stwierdzeń nieważności małżeństwa wzrosła o, nie wiem, 1000%, mówię tak zupełnie szacunkowo, ale bez wątpienia wzrosła drastycznie. Jakie są liczby? Jeśli ktoś ma do dyspozycji, to jak najbardziej proszę podać jakieś źródła. Natomiast to jest ewidentne, znowu dostrzegalne gołym okiem, że zgodnie ze starym prawem kanonicznym były podane powody, co, w jakiej sytuacji małżeństwo jest nieważne. To były bardzo rzadkie przypadki. Nowe prawo kanoniczne podaje podobne przypadki i dodaje, że powodem może być również niezrozumienie doniosłości sakramentu małżeństwa. Niezrozumienie sakramentu małżeństwa. Więc stare prawo kanoniczne jako powody stwierdzenia nieważności małżeństwa podaje powody, które mogą sprawić, że zawarcie małżeństwa nie dojdzie do skutku. Takimi powodami jest zbyt młody wiek, konkretnie określony. Jest zabójstwo współmałżonka w celu zawarcia związku małżeńskiego. Są bardzo poważne, weryfikowalne sprawy. Natomiast nowe prawo kanoniczne dodaje już w pierwszym kanonie, który mówi o zgodzie, de consenso matrimoniali, o tym przysiędze małżeńskiej, można by powiedzieć, o zgodzie małżeńskiej, w paragrafie trzecim, kanon 1095, paragraf trzeci. Qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent. Ten zawiera nieważny związek małżeński, kto ze względu na przyczyny natury psychicznej nie rozumie, nie jest w stanie zrozumieć podstawowych obowiązków małżeńskich. W starym prawie kanonicznym, jeśli chcielibyśmy znaleźć coś
odpowiadającego temu kanonowi, należałoby szukać w tym tutaj prostej ogólnej zasadzie, że jeśli ktoś nie używa rozumu, to oczywiście nie może zawrzeć związku małżeńskiego, nie jest w stanie wtedy tak zrozumieć tego, co jest tutaj przysięgane. Można by to potraktować właśnie jako coś takiego, że jako taką oczywistość, tak spontanicznie może byśmy pomyśleli, że no to chodzi po prostu o to, że jak człowiek nie rozumie, czym jest małżeństwo, to nie może go zawrzeć. Tylko że ten kanon jest używany inaczej. Te podstawowe, dlaczego jest używane inaczej, dlaczego jest pole do używania go inaczej, właśnie ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej. Dlatego, że podstawowe obowiązki małżeńskie to nie jest w tej chwili zrodzenie i wychowanie potomstwa, to nie są w tej chwili jasno wyliczone, powiedzmy, że takie prawne wręcz konkrety, które można zweryfikować, tylko to jest wspólnota całego życia. Przecież sama definicja jest tak sformułowana. To jest wspólnota całego życia. A więc jeśli ktoś ze względu w naturę psychicznej nie realizuje tej wspólnoty całego życia, to jest to z punktu widzenia wielu prawników, specjalistów od prawa kanonicznego, bo to nie... No, może nie przesadzajmy, ale trudno niektórych nazwać prawnikami, o tak bym powiedział. Z punktu widzenia tych ekspertów od prawa kanonicznego, to jest powód, żeby stwierdzić nieważność małżeństwa. Ja w życiu swoim miałem, nie pamiętam, 2 czy 3 tak dokumentacje z tych współczesnych procesów stwierdzenia nieważności małżeństwa i w obu przypadkach, to właśnie powołując się na ten kanon, stwierdzano nieważność ze względu na właśnie brak tej pełnej wspólnoty życia, bo mężczyzna spędzał wieczory grając na konsoli, bo zajmował się czymś innym, a nie zajmował się małżonką, a więc brakowało tej wspólnoty życia, a więc najwyraźniej nie zrozumiał mężczyzna właśnie, czym jest sakrament małżeństwa. Nie było tej pełnej wspólnoty życia, dlatego małżeństwo zostało nieważnie zawarte. A więc wprowadzenie takiej poezji miłosnej do prawa kanonicznego to nie jest tylko głupota, to nie jest coś, co wynosi tym bardziej małżeństwo na wyższy poziom, to jest coś, co w praktyce zlikwidowało sakrament małżeństwa, co doprowadziło do tego, że hierarchia kościelna dzisiaj handluje tymi stwierdzeniami nieważności małżeństwa, gdzie w praktyce po prostu jak się zapłaci, to stwierdzenie nieważności w ten czy w inny sposób będzie. Oczywiście nie neguję tego, że mogą się zdarzyć przypadki, gdzie faktycznie małżeństwo zostanie zawarte w sposób nieważny. Oczywiście, że takie przypadki mogą się zdarzyć, ale zgodnie z współczesnym prawem kanonicznym, jego współczesnym stosowaniem, zgodnym z personalistycznym duchem, w którym to prawo kanoniczne zostało napisane, można każde małżeństwo unieważnić, w cudzysłowie unieważnić, stwierdzić jego nieważność. I to jest patologia, to jest zbrodnia, bo jeśli ten sakrament małżeński był ważnie zawarty, to ci tam sędziowie mogą sobie orzekać tą nieważność ile chcą. Oczywiście, że te małżeństwa, jeśli były ważnie zawarte, to są ważnie zawarte. To, że ktoś tam nie zrozumiał całej pełni tej wspólnoty życia, bo spędzał czas wieczorami nie z małżonką, tylko na rybach, to nie jest powód, żeby stwierdzić nieważność małżeństwa. I oczywiście te współczesne stwierdzenia nieważności małżeństwa to jest również współczesne, patologicznie częste stwierdzenia nieważności małżeństwa bez wystarczających powodów. To jest jeden z powodów, dlaczego jesteśmy w takim kryzysie małżeństwa. Bez wątpienia te takie w cudzysłowie katolickie rozwody, bo tak to jest pojmowane, tak to jest rozumiane i w pewnym sensie słusznie, bo w praktyce to coś takiego jest, tak? To już nie ma czegoś takiego, że nie są jakieś twarde rzeczy, które się sprawdza, twarde dowody, które albo wskazują na ważność, albo nieważność, tak? Zgodnie z tą definicją każde małżeństwo można w cudzysłowie unieważnić. Oczywiście, że to jest nieważne takie unieważnienie, ale zgodnie z tymi personalistycznymi mrzonkami, z tą miłosną poezją wpisaną do prawa kanonicznego w zasadzie, każdy związek małżeński można w cudzysłowie unieważnić, tak? Można taką farsę odprawić ludzi, wprowadzając w błąd. I to jest zbrodnia. To jest zbrodnia, która ma zasięg nie tylko jakby sięga nie tylko w głębokość ludzkiej duszy, tak, i grzechów, w które ludzi się w ten sposób można wepchnąć, ale która również cywilizacyjnie może rozwalić powiedzmy resztki cywilizacji łacińskiej właśnie na sposób kryzysu demograficznego.
Na zakończenie zostawiłem sobie jeszcze, można powiedzieć, że najpiękniejszą część tego materiału, bo oczywiście małżeństwo nie jest tylko tą prawną umową, nie zawiera tylko tego aspektu prawnego i celem małżeństwa nie jest tylko zrodzenie i wychowanie potomstwa. I po tym prawnym aspekcie oczywiście, że jest ten mistyczny, wielki, doniosły aspekt. Właśnie piękne jest to w katolickiej nauce, że zawiera ona te dwa elementy. Nawet pierwotnie ten materiał miał się tak nazywać, że małżeństwo jest jak awokado. To znaczy, że zawiera najpierw pestkę, tą twardą podstawę, taką prawno-biologiczną podstawę i później zawiera ten miąższ, czyli to, co jest w tym takie wyjątkowe, cudowne, takie smaczne, tak? To jest to, co jest w tym jakieś takie pachnące, wyjątkowe, ale już to, co narasta właśnie wokół tego, tej pestki, która jest kluczowa, tak? Która jest najważniejsza, ale jednak właśnie oba elementy są potrzebne. Oczywiście teologia małżeństwa jest czymś absolutnie pięknym. Tutaj już Święty Augustyn, interpretując zdarzenia w Kanie Galilejskiej, wyjaśnia to naprawdę cudownie, używając tego obrazu, tego nowego i starego wina. Piękna sprawa, gdy któryś z manichejskich chyba, czy tam gnostyckich, któryś z heretyków, którzy byli przeciwko materii w ogóle, a więc i wesele w Kanie Galilejskiej było dla nich gorszące, bo to wesele i dlatego, bo wino. Pan Jezus stwarza te 600 litrów wina w trakcie tego wesela, no i ten heretyk: no i co oni z tym winem zrobili, sugerując, to myślę, że taki heretyk pasujący do polskiej mentalności, że jak słyszy alkohol, to myśli: o ludzie, grzech i pijaństwo. Tak samo tamten wczesnochrześcijański heretyk, najwyraźniej naturalnym skojarzeniem dla niego był alkohol, to grzech i pijaństwo. No co jest dosyć patologiczne, ale mało ważne. Święty Augustyn odpowiada: piją to wino do dziś. I wyjaśnia symboliczne znaczenie tych wydarzeń w Kanie Galilejskiej, gdzie pierwsze wino symbolizuje zmysłową, uczuciową miłość, która jest właśnie jak pierwsze wino, to jest dobre wino, ale kończy się niezwykle szybko już w trakcie wesela. Po tym zostaje, Pan Jezus każe napełnić stągwie wodą, zostaje 600 litrów wody, to co jest obrazem takiego dnia codziennego, to jest bez sensu, takiej codzienności, szarej codzienności, w sensie określenie dzień codzienny jest bez sensu, z takiej szarej codzienności, czyli woda, można przeżyć, 600 litrów wody, da się z tym przeżyć, ale nie ma smaku ani mocy, to jest stan, w którym większość małżeństw funkcjonuje, ale Pan Jezus chce zrobić coś więcej, Pan Jezus chce przemienić tą wodę w wino i to nowe, lepsze wino, o którym ten starosta mówi, że ty zachowałeś to dobre wino aż do tej pory. To nowe wino to jest ta miłość wolitywna. Miłość w woli, silne pragnienie dobra drugiej osoby, które przejawia się tym słowem i czynem codziennie, wynikającym z właśnie prawdziwej, silnej woli, wynikającym z naśladowania Chrystusa, miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa. I tutaj to naśladowanie małżonków małżonek, które naśladuje Chrystusa i małżonka, która naśladuje Kościół w tej relacji. I ta ich wzajemna miłość małżeńska, niejako podawanie sobie codziennie nawzajem kieliszka tego wina z Kany Galilejskiej, symbolizującego właśnie tą miłość, silne pragnienie dobra drugiej osoby, przejawiające się w tych codziennych słowach i czynach. Święty Paweł, który gdy mówi o małżeństwie, używa określenia: tajemnica jest to wielka, gdy mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Odniesienie Chrystusa i Kościoła, związku małżeńskiego, tajemnica jest to wielka. To jest ten sacramentum magnum po łacinie, sacramentum magnum, tak, gdzie ta tajemnica, to słowo sakrament dosłownie wybrzmiewa. Więc tak, w małżeństwie, w tradycyjnej nauce o małżeństwie jest naprawdę mnóstwo takiego głębokiego piękna, takiej wielkiej doniosłości z tą nową, wspaniałą, piękną miłością, która jednak bazuje właśnie na pewnych takich bardzo konkretnych, jasnych, prawnych podstawach. I to jest piękne w realizmie, to jest piękne w katolickiej nauce, że ona obejmuje wszystko, bo jest katolicka, powszechna, obejmuje cały obszar rzeczywistości, a nie fokusuje się na jakichś bzdetach, to znaczy, przepraszam, ale bo personalizm fokusuje się na bzdetach, tak? Fokusuje się na ludzkich potrzebach. Wiadomo, że mamy potrzeby i nie o to chodzi, żeby je lekceważyć. Przepraszam za określenie bzdety, ale w tym kontekście tej przesady to jednak myślę, że ma sens. A więc katolicyzm powinien dostrzegać wszystko, wszystkie te aspekty i gdy
mamy oba te aspekty. Dopiero wtedy, gdy mamy całość tego awokado, zarówno ten aspekt prawny, jak i ten miąższ, tą piękną naukę o sakramencie, o doniosłości tej małżeńskiej miłości w naśladowaniu Chrystusa i Kościoła. Pamiętamy, że sakrament realizuje to, co symbolizuje. A więc symbolizuje związek małżeński, miłość Chrystusa do Kościoła, Kościoła do Chrystusa i ma być nową realizacją tej miłości. Bo małżonkowie zjednoczeni w łasce uświęcającej są uczestnikami boskiej natury, mają realizować tą miłość Chrystusa na nowy sposób w swoim własnym życiu. To jest tak piękne właśnie, to jest sacramentum magnum, to jest wielka tajemnica w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. I mając te dwa aspekty, naprawdę może to działać, może to zmieniać społeczeństwa. I dlatego te społeczeństwa, które potrzebują wynoszenia rodziny na piedestał, jeśli chcemy, obchodziliśmy teraz święto świętej rodziny w ostatnią niedzielę, jeśli chcemy, żeby nasze społeczeństwa po prostu przeżyły, to musimy wynosić na piedestał tych, którzy ofiarują się dla dobra tego społeczeństwa. Musimy wynosić na piedestał tych, którzy walczą, życie swoje oddają dla dobra społeczeństwa, tych, którzy przez swój wyjątkowy wkład wnieśli coś wielkiego do społeczeństwa. Musimy wynosić na piedestał rodziny, bo w małżeństwie małżonkowie poświęcają swoje własne pragnienia, czasy, ambicje, poświęcają dla dobra potomstwa, dla dobra społeczeństwa, dla dobra dusz, dla dobra tych nowych mieszkańców nieba, dla naszego dobra, żeby nasze społeczeństwo mogło funkcjonować, żebyśmy nie musieli umierać w nędzy albo w ogóle podbici przez młode i silne, dynamiczne narody, które zejdą z gór. To tak abstrahując trochę, niekoniecznie muszą zejść z gór, nie chodzi o góralów, tylko tak klasycznie, tak się mówi o tym, że barbarzyńcy przychodzą z gór. Cywilizacja rozwija się tam, gdzie jest lepszy dostęp różnych środków do życia, a barbarzyńcy chowają się gdzieś tam w górach, a teraz to rozumiemy, inni są barbarzyńcy, niekoniecznie przychodzą z gór, tak obrazowo, symbolicznie. A więc, żebyśmy nie ulegli, potrzebujemy silnego społeczeństwa, potrzebujemy rodzin, które mają dzieci, potrzebujemy po prostu przyrostu naturalnego. Dlatego jest czymś naturalnym dla społeczeństwa, że rodzina się wynosi na piedestał. Oczywiście nie o to chodzi, żeby teraz, bo w ogóle patologicznym jest, gdy człowiek w jakichś konkretnych zewnętrznych rzeczach szuka swojej godności. Oczywiście, że czymś patologicznym jest, gdy człowiek swoją godność widzi jedynie przez pryzmat zawartego lub niezawartego związku małżeńskiego, posiadanego lub nieposiadanego potomstwa. Oczywiście, że to jest patologia, ale tu każdą dobrą rzecz można spatologizować właśnie poprzez przesadę. Nie zmienia to faktu, że niektórzy mieli, bo teraz to jest bardzo rzadkie, ale mieli może tendencję do tego, żeby tak patologicznie to postrzegać, że właśnie jedynym źródłem wartości człowieka jest właśnie to, co wniesie dla społeczeństwa. Nie jest jedynym, oczywiście, że nie, ale nie zmienia to faktu, że społeczeństwo powinno wynosić na piedestał świętą rodzinę. Pan Bóg sam, w ogóle rodzinę, tak? Pan Bóg sam wynosi na piedestał rodzinę właśnie przez świętą rodzinę, że On sam, Pan nasz Jezus Chrystus, chciał przyjść jako dziecko, chciał uświęcić to życie rodzinne i Kościół celebruje rodzinę, wynosi ją na piedestał w swojej tradycyjnej liturgii, celebrując święto świętej rodziny. No oczywiście współczesna hierarchia Kościoła to nieszczególnie ma interes w tym, żeby celebrować rodzinę, bo w duchu już wcześniej, w duchu personalizmu stwierdziła, że najważniejsze są ludzkie potrzeby i rodzina jest dobra wtedy, kiedy spełnia te ludzkie potrzeby, ale jak już nie spełnia, to tak naprawdę już nie jest szczególnie dobra. No i mamy później papieża Franciszka, który mówi, że ludzie nie powinni się rozmnażać jak króliki, za to błogosławić związki homoseksualne można. No, patologia końcowa wynika w jakiś sposób z tych wstępnych założeń, wstępnych personalistycznych założeń, które były już u Jana Pawła II, które mamy w nowym prawie kanonicznym. A więc my, podsumowując, prośmy o wiele świętych katolickich rodzin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.